Witam Was, Szanowni Widzowie, w pierwszy dzień świąt. 25 grudnia no i tak jak Wam obiecałem dzisiaj będzie coś specjalnego, mianowicie będzie to piwo lidlowe, ale nie takie zwykłe piwo lidlowe ponieważ będzie to kort, ukazał się w ostatniej ofercie bodajże zeszłotygodniowej chyba jeżeli nic nie pomyliłem kort od Jana Olbrachta czyli quintuple leżakowany w beczkach po Rum Martinique Także zapowiada się dość ciekawie, piwo kosztowało chyba dwie dychy, jakoś koło, coś około 21 zł zakupiłem je i przetestuję, zobaczymy jak to piwo smakuje. No i co najważniejsze jest ogólnodostępne w Lidlu nie wiem jak tam u was, ale u mnie było naprawdę sporo tych butelek. Także jeżeli macie więcej niż 1 litr w swojej miejscowości, no to myślę, że raczej też problemu z dostaniem tego piwa nie będzie. Aczkolwiek no, trudno powiedzieć jak to wszystko wygląda w innych częściach Polski, natomiast u mnie tak jak mówię, raczej z dostępnością tego piwa problemu nie będzie. A więc jak już mówiłem, mamy tutaj Korda, to będzie moje pierwsze zetknięcie z Kordem właśnie. Nigdy wcześniej go nie piłem, także też jestem ciekaw. Jak już mówiłem, barrel aged po e, alkoholu Rum Martinique. E, no, i przeczytajmy krótką e, morską opowieść. E, piwo długo dojrzewające, leżakowane w drewnianych beczkach, po szlachetnych, mocnych alkoholach. Co potęguje złożony charakter trunku. Połączenie dwóch stylów piwnych z najwyższej półki: angielskiego barley wine i belgijskiego quadrupla. Pierwszy z nich to gładkość, karmelowa słodycz i pełnia. Najważniejsze cechy drugiego to owocowo-korzenne aromaty z wyraźną, lecz nie dominującą nutą alkoholową. Już czytam Wam składniki. No i nie mamy podanych za bardzo składników. To nie ludzie, to wilki. Zawiera słód jęczmienny, pszeniczny, płatki owsiane, alkohol 12%, butelka 370 ml, data butelkowania tutaj jest podana: 16 listopad 2022, czyli świeżutkie można powiedzieć, piwo jest zalakowane zaraz zerwę lak i przelejemy do szkła, także widzimy się po cięciu. A właściwie to przeleję przy Was tak komisyjnie, może niechnijmy butelkę, skoro to takie niecodzienne piwo, no to w sumie czemu mam nie niechnąć butelki, nie zrobić wyjątku? No, powiem Wam, że jest tak mocno alkoholowo. Mocno alkoholowo, właśnie taki rum, troszeczkę na początku kojarzyło mi się z takimi lekko winnymi nutami. No tak, tak mi się wydawało, natomiast teraz właśnie gdzieś tutaj one przechodzą w takie rumowe nuty. Właśnie może troszeczkę z taką domieszką tropików, kwiatowości, taka rzeźkość generalnie. Taki... Właśnie czysty, rumowy aromat, taki właśnie bardzo rześki, powiedziałbym, że też tutaj z taką nutą właśnie kwiatów, owoców, coś w tym stylu przelewamy do szkła. Bardzo ładna barwa, brąz, piwo, no muszę powiedzieć, że dość klarowne, piana mało obfita, taka bardzo jasno-beżowa, głównie grubo pęcherzykowa, pojedyncze, takie średnie pęcherze. Także niuchamy. No, tutaj muszę Wam powiedzieć już rum fest, wyczuwalny. W dalszym ciągu mam takie skojarzenie z lekko winnymi nutami. Jest właśnie w tym aromacie taka rzeźkość, taka lekka kwaskowatość, kwiatowość, tropikalność i wydaje mi się też, że właśnie są tutaj takie nuty winne, takie wiecie kwaśniejsze, jakieś czerwone owoce, może troszeczkę Takich mm, ciemniejszych owoców leśnych, coś w tym stylu, jakaś wiśnia. No, tak w każdym razie tutaj y, w aromacie jest. Nie jest on jakiś bardzo intensywny, może tutaj nie rozsadza nozdrzy, ale jest wyczuwalny. Poza tym, właśnie taka głęboka słodowość, troszeczkę karmelowości, ale na pierwszym planie jest wyraźnie rumowo i właśnie. Też występuje ta taka rzeźkość, winność, owocowość, kwiatowość, także całkiem spoko, wasze zdrowie. Alko jest tu wyczuwalne, to trzeba przyznać, czuć, że jest to 12%. Grzeje w przełyk, zaraz będzie grzało w żołądek, już zaczyna powoli, także nie da się tego ukryć. Rum dużo takiej właśnie powiedziałbym też w smaku jest tej takiej owocowości, rzeźkości bardziej takie właśnie czerwone owoce, bym powiedział, trochę taka właśnie nuta owoców leśnych, bardzo fajnie, słodowo, do tego karmelowo, karmel jest tutaj wyczuwalny dość wyraźnie, ale na takim poziomie, nieprzesadzonym, że tak powiem. Może taka minimalna właśnie przyprawowość, korzenność. W każdym bądź razie, no na pewno tutaj rum plus właśnie taka winność, bym powiedział. Taki rum z winem troszeczkę, nie wiem, może właśnie ten rum Martinik, nie znam się na tym, może on tak właśnie smakuje, może ten rum jest taki trochę, wiecie, rzeczki kwiatowy, winny. Coś w tym stylu, natomiast no ja tutaj jako laik mam takie skojarzenia, że jest to rum z właśnie takimi nutami winnymi, troszeczkę rumu z winem. No także muszę Wam powiedzieć, że spoko. Może jakoś specjalnie mnie ten trunek tutaj z laczków nie wyrywa, nie będę musiał laczków szukać, daleko nie odlecą, ale no jest to spoko piwo, myślę, że, że spoko. Wiecie co, jeżeli chodzi o leżakowanie, powiem szczerze, że mam tutaj takie mieszane uczucia, czy warto, czy nie warto. Z jednej strony, troszeczkę ten aromat jest no, taki niezamocny, nie za intensywny, no nie wiem, może jeszcze pod wpływem czasu, gdzieś tutaj coś się uwydatni. Na razie tak wam powiem spoko, ale nie jest on intensywny, natomiast jeżeli chodzi o smak, rzeczywiście no, ta alkoholowość jest taka mocno wyczuwalna, nie jest nieprzyjemna, jest właśnie taka rumowa, winna, ale też właśnie czuć, że na pewno to piwko ma 12%, także tutaj raczej nie da się tego pomylić. No cóż... Nie wiem, można spróbować, ja może sobie jeszcze buteleczkę zakupię, włożę do piwnicy, zobaczymy co się z tym piłem stanie. Natomiast szczerze mówiąc uważam, że ono jest takie do picia teraz akurat, powiem tak. Natomiast jeżeli chodzi o leżak, no to to już jest ryzyko, tak, na dwoje babka wróżyła. Albo będzie dobrze, albo będzie kicha, także... Różnie to może być, jak to mówią niektórzy mądrzy ludzie w telewizji. To zależy, o! Właśnie także, jak na razie jest ok. Myślę, że, że spoko. Jestem raczej na tak. Chociaż też mówię, jakoś to piwo mnie tak super nie zaskoczyło, ale myślę, że tutaj jak najbardziej no, wyczuwalny jest właśnie ten rum, Martinique. Zostały tutaj, myślę, że zachowane. Cechy quadrupla, barley wine, także no jest po prostu spoko, tak? Mi, mi smakuje, jestem na tak, natomiast to już, że tak powiem, czy chcecie kupić to piwo, czy nie, to już zależy od Waszych preferencji. Także dzięki wielkie za uwagę. Jeszcze raz wesołych świąt. Trzymajcie się, wasze zdrowie. Cześć.